On jest aresztowany. Za co? Za co? Skierowany polecenia państwa funkcjonariusza. Nie, nie, nie zgadzam się, nie zgadzam się. Odchodzę. Odchodzę, ja nie będę nic. Panie kadet, dzień dobry. Bądź pan człowiekiem, rozkuj mnie pan. Ja zostałem porwany z ulicy, nic nie zrobiłem. Te łobuzy zasrane mnie tutaj z moją kobietą. Ja muszę po nią wrócić, rozumiesz pan? Wy odkuwaj mnie. Proszę pana. Nie to proszę pana, co proszę pana? Nie interesuje mnie, kim pan że się odkuwaj mnie pan. No odkuwaj mnie pan, no. Odkuwaj mnie pan. Dobrze, też to może skrzywdzić lub zranić. Nie mam nic, panie, puść mnie, no. Dobrze, jednak jeszcze na kopryszkę pana. Nie, nie będziesz mnie pan przeszukiwał, bo ja nic nie zrobię. Jestem tutaj prywatnie, że tak powiem, obywatelsko. Za co chcesz mnie przeszukać, chłopie? Ja jestem, kurwa, porwali mnie łobuzy, a ty myślisz, że ja co będę cię, kurwa, tutaj klepał? Może pan polecenie, zostaje pan aresztowany. Ale za co ty chcesz mnie aresztować, kurczę, chłopie? Odkuwaj mnie. To ja ty będziesz teraz moje polecenia. Przeszukam pana. No nie, nie będziesz mnie przeszukiwał, nie pozwala. Nie pozwala. Ale za co, chłopie? Za co? Za co? Wykonywanie posłów. Ale ja tutaj jestem po prostu tak, o, rozumiesz, oni mnie zabrali. No kurczę, chłopie, puść mnie, ja chcę iść do moim, że tak powiem. Proszę się przeszukać, dlatego jest pan aresztowany. Co? Jak to? Za co masz, za co jestem aresztowany? Za co? Jaja se robisz chyba. Uspokój się, odkuwaj mnie. Za co oni mnie w ogóle skupili? Przeszukuję pan. Nie, nie, nie będziesz mnie przeszukiwał, nie pozwalam. Chyba się zatrzymam. Nie, bo nie... O! O! Nagrane mam to! Ała! Że biorę pana. Ała! Nie, nagrane mam to! Ała! Ała! Uderzyłeś mnie ty pierwszy! Co ty, chłopie, zrobiłeś? Ała! Nie, dobra. Przeszukuję pana, nogi szeroko. Nie, nie będziesz mnie przeszukiwał! Ała! A! Widzi wszystko? Nie. Ach, co mi pan tak grzebiesz, no? O panie, pójrzysz mnie pan, no. Łotkuj mnie, ja tu jestem, że tak powiem, przez przypadek. Jakieś łobuzy pierdolone, że tak brzydko powiem. Kazały mi wyzywać tego policjanta, który przyjdzie na napad. Rozumiesz pan? Halo? Mhm. No. Jak już mówiłem, jest pan aresztowany. Za co? Za co? Nie, no kurwa, ja sobie robisz, chłop. Ale nie interesuje polecenie z góry. Puszczaj mnie, chłopok, no. Jeszcze raz. Ej, panie, ja pracuję w Vanilla Club, to są moje rzeczy, oddajesz to, chłopie, w tym momencie, albo piszę skargę, oddajesz to w tym momencie. Słuchaj, chłopie, ja jestem w Vanilla Club, po pierwsze jestem, zajmuję się, że tak powiem, wszystkimi naprawami, jestem również, że tak powiem, człowiekiem od wszystkiego, jestem złotą rączką, to są moje rzeczy do pracy, ty... W tym momencie oddajesz mi to, bo to nie jest twoje. Kumasz? Oddajesz mi to i puszczasz mnie wolno. Nie ma tak, że ty sobie samowolkę robisz, no. Nie robię samowolki. No, no co kurwa nie robisz samowolki? Irytujesz mnie, po prostu uderzyłeś mnie przed chwilą za nic. Co? Nie chciał pan się zatrzymać. Co, nie chciałem się zatrzymać, bo jestem tutaj przez przypadek. Kumasz? Czy nie kumasz, kurwa? Kumasz, czy jesteś taki niekumaty? Ilu masz się takich łebków w tej robocie niekumatych, no? To, że twój koleżka powiedział, za co jestem aresztowany, oddawaj te przedmioty i puszczaj mnie wolno, no! Dobra, tam uspokój się. Co, uspokój się? Przez chwilę mnie uderzył za nic! Mam ten? No mam! Jak już mówiłem, uderzyłem pana, bo nie chciał pan się zatrzymać. Aha, no to jak ja bym cię teraz w tym momencie zajmował ci z dyńki i by się tutaj przewrócił, to co, też se mogę, tak o? Każdego klęta się... Proponuję drugi raz mu przyjadę. Tak? A ty co, cwaniaczku, kurwa, tam ciąpeczka chyba ci za bardzo główkę przyciska, bo już wszystkie, kurwa, krew ci odpłynęła z tej pustej głowy w lecie. My nie będę cię tutaj obrażał. Dobra, panie kadet, dokończmy naszą sprawę. Oddaj mi pan przedmioty, ja nic nie zrobiłem, jestem tutaj przez przypadek. Chłopy, te łobuzy, za czym chłopie, jesteś takim cwaniakiem? Idź ich goń, idź pomóż swoim przyjaciołom. O co ci, kurwa, chodzi? Ludzi normalnie zatrzymuje za nic, no. Pan się nie
Mawia, na spokojnie złapiemy przestępcę. No dobrze, no to wypuść mnie, za co ty mnie w ogóle trzymasz? Odkuj mnie, kurwo! Przepraszam, kurwa miało być, po prostu już jest... Nie, żadnej obrazy nie było, to po prostu... Pana. Przepraszam, to był... dzisiaj szczęśliwy dzień. A, ma pan szczęśliwy dzień, ha, no. No? Ja panu zabiorę ten kaset i łom... Nie zabierzesz mi, bo to nie jest twoje, oddaj to, chłopie, rozumiesz, co ty w ogóle? Co ty mi do mnie w tym momencie mówisz, no? Proszę pana, czy mam pana zabrać na komendę? A, no i co, na komendzie może mnie spałujecie razem z koleżkami, co? Taki cwaniak jesteś? Oddawaj to! Pan. Oddawaj to! Zatrzymane za obraz. Za jaką obrazę funkcjonariusza, chłopaszku, chłopaszku! Ja co chyba robisz ze mnie w tym momencie, co? Nie wiem, albo jesteś niespełna rozumu, albo... Naprawdę, odkuwaj mnie, oddawaj mi i rozchodzimy się wolno, rozumiesz? No chłopie, bądźesz, kurwa, no... Odkuję pana. No odkuj mnie, co ty robisz? Ała, moje ręce! Nie ruszę. Chyba niech pan nas już szybko przeszuka. A, nie! Najpierw musimy naszą za... Dobrze, odkuj, no. Dobra, ja się już nie... Dobra. O. Kojarzę. A, pierdolę. Dobra. Nie. Yeah. Że nogi szeroko przeszkampana. Dobrze. Właśnie tak. Feko, uciekł. Proszę pana, jest pan wolny. Jest pan wolny. Witam, co jest to mój kadał. Rozstanki piknery. Sobie możemy z kimś zranić. Nie. Proszę nogi szeroko przeszkampana. Dobrze, jest pani wolna, on mnie go nie życzy. Dziękuję. Ej, wracaj tutaj! Pomóż mi z nim! Pani jest wolna, może iść. Pomóż mi z nim, bo po prostu ten chłopiec jest niepoważny, no! Kurczę, niech pan opuści mojego szefa. No, no... No tak, no przecież ci mówiłem, chłopcze! Odchowaj mnie w tym momencie! Dobrze, mój klub, zabiorę... mamy takich adwokatów, że tym kadetem długo nie będziesz, rozumiesz mnie? Jeśli powiem szefowi, że robisz, utrudniałeś mi pracę, jeśli mu powiem, wystarczy jedno słowo, to może być ciężko, nie będę cię tu straszył, bo nie jestem od tego, ale mówię ci szczerze, możesz mieć problemy, no. Proszę pana, czy pan mi teraz grozi? Nie, grożę, że tak powiem... karami pieniężnymi, które będą na was nałożone. O, może tak! Czyli grozi mi pan. Co, może mi powiesz, że groźba funkcjonariusza? Weź przestań tymi paragrafami rzucać, chłopcze! Ile ty masz lat? Ile jesteś w służbie? Widać, że jesteś nowy. Zachowujesz się jak, no... Nie będę cię obrażał. Znaczy, to nie jest obraza, jakbym powiedział, że jesteś plebeliuszem. Rozumiesz? Otwórz oczy! Ludzie tutaj są normalni, a ty jesteś po to, żeby nam pomagać, a nie nam przeszkadzać. Umasz, szacze! Panowie, jest pan... Zatrzymany. Co obraz funkcjonariusz? Co? Chyba se jaja robisz, chłopok! Jaja se robisz, no! Proszę pana, jestem 100% poważny. Ha? Za co? Za co ty chcesz mnie zatrzymać? Odkuwaj mnie w tym momencie, rozchodzimy się, jest spokój. Niech pan go lepiej odkuje. Nie no, ten chłopaszek po prostu chce chyba aprobatę od swojego szefa od jakąś dostać, a tak naprawdę nie będę cię... No, powiem prawdę, słuchaj. Jeszcze tak powiem, to będzie cytat w tym momencie, więc to nie będzie obraza. Nawet ja, chłopie, słuchaj. Nie możesz tak lizać kutasa szefowi, bo i tak nic z tego nie będzie, rozumiesz? O, tam są wafelki, które są nad tobą, a ty dopiero jesteś, wdrążysz się. Jeśli kurwa przyjdziesz i będziesz konfidencił, będziesz zachował się jak wlet, to oni ci tam zgnoją prędzej czy później. Kumasz, szacze. No, to koniec cytatu. No. Także zachowuj się normalnie. No ja panu już proponowałem odkucie, no, panu ubiegał się cały czas, no, żeby został. No tak! Ja panu powiedziałem, odkuźesz mnie pan, zostaw mi przedmioty, które posiadam, czyli tak jak mówię, jestem w naszym klubie, zajmuję się wszystkim, jestem złotą rączką, panie. Tu gwoździa wyjąć, tu jakiś parkiet wymienić, że tak powiem, a ten kastet, który posiadam i myślisz pan, że jest tutaj jakimś atrybutem, że tak powiem, agresywnym bądź coś takiego, to panie, jakbyś pan się przejechał po mieście, zobaczyłbyś tych wszystkich ludzi, co oni tam mają pochowane po autach, to chłopie, ja muszę mieć coś do obrony własnej, tak? Nikogo jeszcze nie sklepałem, muszę mieć coś, to po prostu w razie czego jestem w stanie cokolwiek zrobić, rozumiesz?
Rozumiesz? To jest dla mojego bezpieczeństwa. A na ten kastet mam, że tak powiem, atest. A pytanie... No? Gdzie pan... zakupi ten kastet i łom? Gdzie zakupiłem kastet i łom? No panie, w sklepie narzędziowym, no. Jako, że jestem suchą rączką, kastet sobie stworzyłem sam. Mam szlifierkę, mam dłuto, panie, mam, jakby to panu powiedzieć, wiertarkę, także taki kastek stworzenie to nie jest nic trudnego, no. Równie dobrze mógłbym chodzić z baseballem po ulicy, ale ja wolę, wie pan, w razie czego, jak ktoś po prostu do mnie wyszumi, ja jestem w stanie się obronić. No kumasz, znaczy chłopie, no. Życie jest brutalne, niebezpieczne. Ty czasami wyjdziesz za rogu i dostaniesz plombę za darmo, że szedłeś, rozumiesz? Jak najbardziej. No. Zaraz proszę pański dowód. Mój dowód? A po co ci mój dowód? Za co? Jeszcze raz. Proszę pana. No? Proszę podać dowód. Ale ja nie będę się legitymował, ja nie czuję takiego, że tak powiem, takiej chęci dawania ci mojego dowodu. Chłopie, rozumiesz, ja byłem zakładnikiem. Zamiast z łobuzami się zajmiemy zająć, to ty się nam zajmujesz, na co ty? Ja se robisz? Szefu dobrze mówi. No ja se robię, ten chłopak po prostu chce zaistnieć, kariera, te sprawy. Ale życie opiera się na innych aspektach, no. Proszę pana, da mi pan swój dowód. Ale po co, człowieku, po co? Muszę jeszcze raz pana sprawdzić. Ale po co ty chcesz mnie sprawdzać, powiedz mi? Po co? Idź lepiej sprawdź tych grubusów, którzy kurwa nas porwali, chłopie! Ty ja chcę robisz, no? Ci powtarza, daję pan dowód, czy zabieram co pana dajesz komendy? Dowód? Co dajesz dowód? Za co mam ci pokazać dowód, człowieku? Wykonuje pan polecenie, no dobrze, albo jedziemy w tym momencie na komendę. No, ale jaka komenda? Za co? Za co? Za niewykonywanie poleceń. Niewykonywanie poleceń? Jakie niewykonywanie poleceń, chłopie? Chce pan mi dać dowodu. Ale po co mam ci dać dowód? Wykonuje pan polecenie. Ale jaki jest powód pokazania panu dowodu, no? Wykonuje pan polecenie, ale jaki jest albo... powód? Ale rozumiem, jakbym, nie wiem, byś mi pan nie mógł w aucie czy coś, no? Jest, był pan zakładnikiem. No tak. No to chcę jeszcze raz pana sprawdzić, czy w niej jest pan poszukiwany w bazie danych. Aha. Proszę panią. A, idź tam. Nie, idź stule, ja że się sprawdzę w swoim kurwa tobie małcie, idź z walki ruchaj ładnie. Pan... widzi pan, idzie pan? Machnął się na mnie, znaczy... łapał i skulko pan, teraz! To się tylko machnął. Machnął się! O, machnął się, dobra, dobrze, że mam przy sobie GoPro. Już straciłeś posadkę, chłopaszu. Dobrze, daję pan ten dowód. Może tam, za to mam dać dowód? Sekund. Ale za pięć, co? Jaki jest powód, chłopie? 3, 2, 1, ale co to za odliczanie? No. Gramy w skrabne, czy jak? Dobrze, proszę panią, proszę odejść w tym momencie. Za co? Dlaczego? Może jakiś problem? Problem właśnie. A jakie miejsce interwencji? Kadet za bardzo po prostu chyba nie zjadł dzisiaj Snickers albo pączka, nie zjadł z szefem. Tutaj, tak jakby pan pobił mojego szefa. Znaczy pan, który tutaj przyszedł, podeszł i go kopnął. No i czy to, no jak nie? Jak to nie? No ja sobie robię. Nie. Kurczę, nie wiem, czy tutaj trzeba zadzwonić po kogoś, czy coś, nie wiem. To kadet uderzył... Jakiś gość sobie podjechał do mnie. A kadet... Tak. Kadet na ręce ma napisany scenariusz całej interwencji i inne punkty nie wchodzą, że tak powiem, w grę, no. Dobrze, jedziemy frajera, kurwa. Także proszę nam na tej ręce wymazać ten punkt, ominąć go i po prostu dostosować się do sytuacji. Czemu ten pan jest zakuty i siedzi na ziemi jak kurde? Byliśmy porwani na napad i po prostu, nie wiem, naprawdę jeszcze pan kadet jego nie odkuł. Już jakieś dobre... Odkułem go, ponieważ pan cały czas stworzył mi problemy. Ja bym naprawdę już to dawno skończył, ale pan się teraz opiera, że nie da mi dowodu osobistego, bo cały czas oczekuję powodu, gdyż podałem mu powód. Jaki powód? Nie będę się pytał, proszę pana, daje pan dowód, kończymy to, jest pan wolny. Nie dobra, daje pan dowodu, jedziemy na komendę. Dobra, ja ci pokażę dowód. A nie mam dowodu, mam legitymację, kurczę, i kartę rowerową w jednym. Odpowiadajcie... Tak, po prostu, żeby było pańskie imię, nazwisko i wolne zdjęcie.
pokazuje pan? Proszę pana. O, jakbyś mnie panom odkuł na pies! Witaj w drużynie. Jakbyś mi pan odkuł, bo tak ciężko mi się wyciąga. Może by pan stał? No nie mogę, no! Że pomogę panu wstać. Spietal. Elegancko na to. Proszę mi podać dowód osobisty, czy tam jakieś słynne. Mam, proszę, kartę rowerową mam. Wystarczy? I panie, oddasz mi moje przyrządy do pracy. Czy na karcie? Właśnie tak. Że tak powiem, no, jak widzisz pan, no nie mam zdjęcia, bo że tak powiem, no to z młodziaka robiłem tam, nie? Także no tutaj może być problem, ale no to ja, o proszę. To ja, o, seksowny jak zawsze. Jak, łopani, weź pan ten, odejść trochę od tego, że tak powiem, tableta, bo na starość też pan nic nie będziesz widział, no. Kurwa, taki duży tablet na tych chłopie z 5 centymetrów, no to prawie... No rzeczywiście, pan, to... No jak ładnie, to ja. Niech pan te przyciemnione okulary zdejmie, to na chuj. Takie okulary, to... Proszę na chuj. Pewnie, przyciemniane, ale jednak jakąś wadą po prostu, na... Wie pan, o co chodzi po prostu. Pan Dżur, witam mnie. Co? Co tam? No dobra, panie, rozchodzimy się, bo nie ma czasu, no. No dawaj pan, kurwa, przedmioty, które żeś pan skonfiskował bezprawnie, no i rozchodzimy się, no. I łapaj pan tych chłopów, którzy nas tutaj porwali. Mnie, tą panienkę... I chłopi są już złapani. Myślałem, że ja na rządowy. Ja pierdolę. Myślę, że jedna rządowej. Jest! Nie mamy domu! Jeszcze raz? Co? Co pani mówiła? A ja mówiłam po prostu, żeby jeszcze złapać tego pana, który kopnął mojego szefa. Ale chłop! To tak nie ma można zbytnie. Chłopcze, tak powiem, ja wyjebane na to, co się dzieje wokoło. Właśnie, żeby, że tak powiem, no, jakby to powiedzieć, łatamy mi przedmioty złodziejaszki po prostu, no. No co ty, co ja robisz? Że zapraszam na bok. No, idziemy. Dziękuję. Zobaczam pana naprawdę. No co? No przecież ja nie, nie, nie zrobiłem to. No ja... No pan się tutaj... dał wszystko od razu, to bym panu szybko zrobił i po sprawie by było. Ale pan nagle też usiadł, nie chciał mi w ogóle nic pomóc. No jak nie, chciałem pomóc, jak pan żeś miał, że tak powiem, gotowy scenariusz przygotowany na tą całą tutaj ekscytację. Proszę pana, nie mam żadnego gotowego scenariusza. Nie. A co to jest na ręce? Jakiś atrament? Nie mam nic na ręce. Na pewnie, żeś się pan spłoszył i w popłochu, żeś pan go zestarł, że tak powiem. Mówiłem, nie mam nic. A ten pan kto? Czy idzie Joker? Nie, na chwilę, że... A co pan mówisz? No zobaczyłem, jak pan siedzi, jak zakłóty i wszystko zobaczyłem. Co panu pisz, pan na co ty tak? No chciałem, ale to co miałem zrobić? Co zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji, gdy jest trzech cywilów i jeden pan... No, nie będę bił kadeta, czy tam policjanta. Nie, w życiu, w życiu. No właśnie. W życiu, w życiu. Czy tutaj nikogo pić nie będzie, no. Podwieź. No. Powinienem się, bo jeden. Mogę się was porzucić. Tym? No. Do takiego lumpa to my nie wsiadamy. Kurwa lumpa. No lumpa lumpa, ty chefa lumpa nawet bym powiedział. Nie, no fajnie wygląda. Fajnie wygląda? Fajnie wygląda, no. Jaki fajny kolor. Chcesz to chodzi, przejdziemy. Nie, ja jestem szefem. No to niech będzie jedzie z nami, no przecież mogę... No dobra, chcę się przejechać, no dobra. No, no dobra, a panu, ja a panu dziękujemy i przepraszam bardzo, ale skoro pan żeś powiedział, że ten chłop się na mnie machnął, to mogę się machnąć na pana?
proszę pana. No? No co? Powiedziałem nie, proszę pana. A, nie. No szkoda. Do widzenia w takim budziarze. Miłego. Serdecznej JP. No. A to mam wikirowa? O kurde. Ale panienka na fake taxi wyskakuje. Nie, ja kieruję, kieruję. Ej, psst. No to co? Psst, kasujemy tego chłopa. Kasujemy tego chłopa, bo mi wkurzy. Kasujemy go. Ale to niech pani się przyjedzie. Kasujemy go? Najpiękniej, o to chodzi właśnie. Kurwa, szkoda, że to w szufli działa. Miałam najlepszy kierowca. O kurde, tylko bez drzwi to... Dobra, mogłaś odjechać bez niego, ola Boga. Ty, co mi auto chcesz wklaść? Tylko nas nie zabił.